Cześć moi drodzy, Atro z tej strony, witam w kolejnym odcinku z Railway Empire i ten. Lecimy sobie, Skandynawia przed nami, słuchajcie. Dzikie, w ogóle kompletnie dzikie ostępy północy. Jakieś chore zadania. Dziwne, naprawdę. Mam październik, a muszę do końca 54 35 tysięcy osób w Sztokholmie. Tam na razie nawet krztyny nie ma tych. Nawet krztyny nie ma, kurde, pieniędzy, żeby tutaj 140 tysięcy potrzebuje, żeby się tutaj dopchać pociągami. Czy mogę stację tu postawić? Oczywiście, że nie mogę. Bo muszę najpierw w Sztokholmie połączyć Sztokholm. A tutaj muszę postawić wieżę. Bo inaczej ludzie umierają w pociągu. Chyba na początek. Jakiś towarowy między tutaj Wasteras zrobimy sobie, a Orebro. Żeby wozić te mięso i zamienić sobie to mięso na ten. Na te. Suche coś. Chrupkie pieczywo. Zamieniło się na kiełbaski. Myślałem, że wystarczy połączyć po prostu tory. No już pociągi zwolniły, bo śnieg. Wystarczy tory połączyć tutaj. Tu mosty już się robią. Wolałbym nie mieć mostów, słuchajcie. Tu był taki myk, żeby to kurde zrobić bez... Kurde! Nie, żeby to zrobić bez mostów. No nic. Śniegi są, zwolniły mi pociągi. Latające cygara w Paryżu. Trzeba by drugi pociąg by się z tym mięsem przydał. Tu w ogóle jakieś mosty porobione w Oslo i tutaj do Fredrikstad, kurde, no zobaczcie no. Dania to w ogóle. Zobaczcie jakie stacje tutaj, kurde. O, obwoływać, słuchaj, Sztokholm. A to nie jest ten, to nie. To miał być ten promotor chyba. Jakby się promotor trafił, to do Sztokholmu od razu. Kurde, bo ja nie zarabiam.
Nie działa. Nie działa. To 37 tysięcy potrzeba. Czy drugie tyle co mam, a nie mogę puścić obligacji nowych? Bo już mam wzięte wszystkie. Dobra, bierzemy te kiełbaski. I elegancko. Technicznie rzecz ujmując, mogę się tutaj bawić. Po prostu usunąć jakąś wieżę. Bo tak bym zrobił, jedną wieżę bym chyba usunął. Właśnie ktoś używał. Ale tak chyba zrobimy. Zrujnuję sobie tą wieżę. I tą. Połączmy się. I będziemy tutaj czekać na jakiś pociąg. Zboże. Zboże i pieczywo chrupki by się przydało. $90 000 za połączenie. Będę miał 40. Och, mordę. Czterdzieści, 120, nie ma szans. Opłata za wagon. Nie będzie wagon chłodnia. Dobra. Teraz jakby to... jakby to tutaj... Może kupimy sobie pociąg? Nie kupię pociągu, mogę kupić 39,5. Także poczekamy chwilę, jeszcze tu jakiś ten ze zbożem walniemy. Dobra. Może nie umrze po drodze. Bo to chyba tylko brakuje zboża i ryb. Ryby są, ale tutaj, no tak, i chrupkie pieczywo. Chyba, że się coś popsuje. No dawaj, no. Dobra, spadywuj. Lecimy sobie. Mamy maj. Potrzebujemy 10 tysięcy osób. Okej, okay, księgowy by się chyba przydał. Aukcja 20%, no może nie.
Dobra, jednak trzeba tu postawić wieżę. Dobra, żeby tu nie zwalniali przynajmniej. Proszę rosnąć. Rośnie. Bardzo dobrze. Jeszcze 7. Może się uda. Jeszcze 8. Powoli rośnie. Przydałby się jeszcze jeden dowóz. Chyba że pozwolę sobie kupić z chrupkim pieczywem tutaj. Tylko muszę balnąć gdzieś miankę. Dobra. Na razie tak starczy. Dobra, i z chrupkiem jedzie. Mam nadzieję, że starczy tutaj. Nie. 5000 osób jeszcze potrzeba. Dam palacza. Dobra, jeszcze jeden dowóz potrzebujemy. Dawać. Dawaj, dawaj, dawać. Tutaj do Sztokholmu, dobrze. I tu mogę sobie wieżę postawić jedną. Tak wiem, październik jest, szybko, szybko. Jest ten pociąg. Jestem za chrupkim pieczywem, gdzie on poleciał. Czemu zawrócił? Czemu nie, o Jezu, zawrócił, nie wiem czemu. Nic, może ten tutaj dociągnie. Mamy listopad. Nie wiem, czy 5000 osób w którym miesiącu tutaj przyjdzie. Zobaczymy. Już tkaniny potrzebują skubańcy, no. No i rośnie, dawaj. Kurde, no. 4000 osób. Nie uda się. Kurde. Gdzie jest ten z chrupkim pieczywem? Czemu? No, Dobra, trzeba wczytać, widzę, bo... O Boże, coś się popsuło.
40, 38, zobaczmy. Dobra. Okej, Orebro. Was teraz nie ma do Sztokholmu. Dobra. Okej. To jest okej, czyli do Sztokholmu musimy coś wysłać, dawaj. Teraz widzę Janę strzelę, bo... Zaraz się będą gryźli. Dobra. Czy promotor to jest... O kurde, Sztokholm. Teraz się udało. Dobra. Proszę bardzo. Bo no też tak. Dobra. Trzydzieści dwa, mam nadzieję, że da radę. Trzydzieści cztery. I pół tysiąca jeszcze. Kurde no. O, dało się. Milestone has been completed, but the public wishes to see noticeable progress in the connected cities now. Only then the construction project shall advance any further. No dobra. 120 tysięcy ludzi połączyć. Nykoping, Likoping. Nykoping jest 0. 56. O mój Boże. Gdzie jest Likoping? Och, naprawdę. Och, nein. Po pierwsze, to musimy jakby drugą nitkę i tak pociągnąć tutaj, tak by było łatwiej chyba. 42 tysiące potrzeba. Gdzie są te chrupkie pieczywa? Nadzieję, że mi przyjadą tam w końcu. Dawaj, przejdź przez was teraz. Pójdź dalej. Sukces. No nie, pociąg. Dobra, pociąg musi przyjechać. Muszą mnie obrócić. Dobra, poczekamy. Nic nie kupuję, bo nic mi nie stać. Żadne te wszystkie te dziwne rzeczy. Orebro rośnie. Dobra, może rosnąć. Dobra.
Stokom spada, git. No już, 6 tysięcy osób, dobra. Jak to połączyć? Tu są same fiordy. Kurde, no. Mogę jeszcze jakąś nową branżę sobie kupić. Tutaj to będzie boleć. Boleć. Będzie bolało, bo to jest daleko. I trzeba jeszcze przecisnąć się przez te kurde fiordy, jeziora. Łódkami było lepiej, wiecie. No dobra. W Nykoping potrzebujemy drugie tyle. Jak to jest, że oni mieszkają nad morzem i nie mają kurde ryb? Ja nie wiem, kto to wymyślił. 80 tysięcy na nowej branży. Dobra, gdzieś mogę... Coś jeszcze muszę kupić? No 350 tysięcy. No bez jajców. No dobra, no słuchajcie, co dużo mówić. Trzeba tutaj rozwijać naszą infrastrukturę. I na przykład was teraz podbić stację. Dokładnie tak. Dobra, to mamy. Tutaj by się przydało postawić z powrotem wieżę. Świetnie. Dobra. No, Sztokholm trzeba pojechać. Kurde, no. Zima tutaj bardzo dużo mi będzie przeszkadzać. W ogóle nie jedzie. 2 mile na godzinę, kurde. Trzy lata będzie jechał. Bez sensu całkowicie. Tu nie ma operacyjnych też, kurde. Smarów i innych rzeczy. Nie, tu jest. Dobra, tam da radę. Mam nadzieję, że nowe pociągi będą tańsze. Trochę przynajmniej. 50 koła za pociąg. Nie wiem, ile to kosztuje.
Dobra, no zboże, tak, wiem. Ale to bym podbił stację. Tu bym potem dorzucił traskę. Dobra, wysyłka pociągów. Nie, niech będzie konserwacja, dobra. Dobra, tu już mamy. Tu mogę jump, to mogę to skasować. Kurde. Tylko tu mijana jeszcze jest potrzebna. No i dobra. Na razie tutaj nic. Powiem wam, ciężki jest ten scenariusz, naprawdę. Dość ciężki. No, 36, już coś lepiej. Już coś lepiej, słuchajcie. A którego tam zrobić? 56. Nie ma szans. Już mogę odpuścić sobie ten, kurde, scenariusz. Muszę mieć 300 tysięcy, żeby w ogóle kupić ten. Żeby kupić w ogóle kawałek terytorium. 150 tysięcy. A jeśli muszę tutaj doprowadzić tory za 500 000? Nie, zdecydowanie nie. Także będzie jeden odcinek. Ten w sumie i tamten poprzedni, półtora odcinka z tego i pojedziemy sobie na Australię. To jest dla mnie zbyt skomplikowane i zbyt trudne. Powiem wam szczerze. Także tak to by wyglądało, moi drodzy. Także możemy zakończyć w tym odcinku. To było tyle. Dzięki, widzimy się w kolejnych materiałach. Pa, pa.